Quiero primero saludar a nuestros obispos i pastores. Najpierw chciałbym przywitać wszystkich biskupów i pasterzy. A los muchos sacerdotes que nos acompañan. Wielu księży, którzy nam towarzyszą. Y a ustedes todos, hermanos y hermanas. I was wszystkich, bracia i siostry. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Mam dobrą wiadomość dla was wszystkich. La más maravillosa de todas las noticias. Najwspanialszą ze wszystkich wiadomości. Dios es amor. Bóg jest miłością. I dice Jesús en el Evangelio según San Juan. I mówi Jezus w Ewangelii Świętego Jana. Tanto amó Dios al mundo. Tak bowiem Bóg umiłował świat, que dio a su hijo único, że syna swego jednorodzonego dał, para que todo el que crea en él no perezca, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, sino que tenga vida eterna. Ale miał życie wieczne. Porque Dios no ha enviado a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Albowiem Bóg nie powołał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. San Agustín dice, Święty Augustyn mówi, que esta palabra Dios es amor es el resumen de toda la Biblia. Święty Augustyn mówi, że to słowo, że Bóg jest miłością, jest podsumowaniem całego Pisma Świętego. Podríamos perder todas las páginas de la Biblia. Możemy zapomnieć o wszystkich stronach w Piśmie Świętym. Pero si nos recordamos de esta palabra, Dios es amor, nos recordamos de lo esencial. Ale jeśli będziemy pamiętać, że Bóg jest miłością, zapamiętamy to, co jest najważniejsze. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo. I ta miłość została nam dana w Duchu Świętym, w nasze serce, jak pisze święty Paweł. El Espíritu Santo es el amor infinito de Dios. Duch Święty jest miłością ostateczną, którą dał Bóg. Y en el año 75, w roku 75, mi provincial me pidió reemplazar a un párroco. Prowincjał poprosił mnie, abym zastąpił pewnego proboszcza. En una parroquia llamada Pimentel. W jednej parafii, która nazywa się Pimentel, donde el párroco debía ir a tomar sus vacaciones. Gdzie proboszcz chciał pojechać na wakacje. Y llegué a la parroquia y encontré ese ambiente muy frío. I pojechałem do tej parafii i odkryłem bardzo zimne środowisko. No frío por la temperatura, porque es tropical. Nie zimne poprzez klimat, ponieważ jest to klimat tropikalny. Pero espiritualmente muy frío. Ale duchowo byli bardzo zimni. El domingo la iglesia no estaba ni por mitad. La gente casi no iba a la iglesia. W niedzielę kościół nie był zapełniony nawet w połowie. Ludzie nie przychodzili do kościoła. Y en la homilía del primer domingo, i podczas kazania pierwszej niedzieli, yo invité a los que tenían interés en participar en una conferencia el miércoles por la noche. Ja zaprosiłem wszystkich, którzy chcieli, aby dali pewną konferencję we wtorek w nocy. Les dije que le iba a hablar de la renovación carismática. Powiedziałem im, że będziemy rozmawiać o odnowie w Duchu Świętym. Y llegaron 200 personas a la conferencia. I przyszło 200 osób na tą konferencję. Pero antes de comenzar la conferencia llegaron con un hombre paralítico en una camita. Ale zanim rozpoczęła się konferencja,
przynieśli człowieka sparaliżowanego na noszach. Le dije, no, esta noche no hay asamblea de oración, es una conferencia. Powiedziałem, nie, nie, dziś, tego wieczoru, nie ma modlitwy o uzdrowienie, ma być przecież konferencja. Me dijeron, padre, haga por lo menos una oración por este hombre. Powiedzieli mi, ojcze, zrób chociaż modlitwę za tego człowieka. Porque ha venido de lejos. En una camioneta y está paralizado. Ponieważ przyjechał z daleka pewną karetką i jest sparaliżowany. Yo invité a los que estaban ahí a acercarse al paralítico. Ja zaprosiłem tych, którzy byli najbliżej, aby przybliżyli się do tego paralityka. Y juntos hicimos una oración por él. I razem zaczęliśmy się modlić za niego. Y durante la oración. I w czasie modlitwy. Ese hombre comenzó a sudar mucho. Ten człowiek zaczął pocić się bardzo. Yo no sabía lo que le pasaba. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Y comenzó a temblar y a sudar. I zaczął się trząść i pocić. Y yo le dije, hombre, Señor, te está sanando. I ja powiedziałem, człowieku, Bóg cię uzdrawia, podnieś się. Lo tomé de la mano. Chwyciłem go za rękę. Le dije, haz un esfuerzo y ponte de pie. Zrób jakiś wysiłek i podnieś się. I él se puso de pie con mucho esfuerzo, ayudándolo yo. I on się podniósł, chociaż pomagałem mu bardzo. Y entonces lo solté, le dije en el nombre de Jesús, camina. I puściłem go i powiedziałem, w imię Jezusa, chodź. Y él comenzó a dar unos pasos, con mucho miedo. I on zaczął kroczyć spokojnie, ale ze strachem. Y la gente que estaba ahí comenzó a tener estupor también. I ludzie, którzy byli blisko, zaczęli się dziwić. Ese hombre tenía 4 años y medio sin caminar. Ten człowiek od 4 lat nie chodził. Y llorando comenzó a caminar y llegó hasta el sagrario. I płacząc zaczął chodzić i doszedł aż do tabernakulum. Y daba gracias a Dios porque caminaba de nuevo. I zaczął oddawać chwałę Panu, bo zaczął chodzić od nowa. Y al otro día, i następnego dnia al otro día este hombre fue a la emisora de la radio a la ciudad vecina. I ten człowiek poszedł do radia, aby podczas transmisji powiedzieć coś. A dar testimonio de su sanación. Aby dać świadectwo swojej uzdrowienia. Y dio testimonio con tanto entusiasmo. I dał świadectwo z takim entuzjazmem. Que cuando llegó el miércoles siguiente. Że kiedy przyszedł wtorek następny. En vez de tener 200 personas en la asamblea. Zamiast mieć 200 osób podczas modlitwy. Llegaron como 3000. Przyszło 3000. No cabían en la iglesia. Nie zmieścili się w kościele. Entonces sacamos los altoparlantes afuera y celebramos la misa en la calle. W takim układzie wynieśliśmy ołtarz poza kościół i odprawialiśmy mszę na ulicy. Y en la homilía, i podczas kazania invité al paralítico sanado a dar su testimonio. Zaprosiłem tego sparaliżowanego, którego Bóg uzdrowił, aby dał świadectwo. I comencé a hablar a esa gente de este nuevo Pentecostés que vive la iglesia. I zaczął mówić o nowym wylaniu ducha, w którym żyje Kościół. Ellos no sabían nada de la renovación carismática. Oni nie wiedzieli nic o odnowie w Duchu Świętym. Pero ya habían visto un signo del poder del Espíritu Santo. Ale zobaczyli znak mocy Ducha Świętego. Y escuchaban con mucho entusiasmo. I słuchali z wielkim entuzjazmem. Imagínense lo que pasó el miércoles siguiente. Wyobraźcie sobie, co się stało w następnym środę. Había tanta gente en la asamblea de oración. Było tyle osób na spotkaniu modlitewnym, que tuvimos que mudarnos al parque frente a la iglesia, porque en la calle no cabía. Że musieliśmy przejść do parku, ponieważ ulica już nie mieściła tych ludzi. Y allí se juntaron como 8000. I tam było 8000 ludzi. Fíjense, hermanos. Popatrzcie, bracia.
Qué fuerza tiene el Espíritu Santo. Jaką siłę posiada Duch Święty. Por eso les digo, hermanos y hermanas. Dlatego mówię wam, bracia i siostry. Jesús no rechaza a nadie. Bóg nie odrzuca nikogo. No digan nunca de uno, este es un caso imposible. I nigdy nie mówcie nikomu, że to jest przypadek beznadziejny. Un caso desesperado. Przypadek, z którym nie da się zrobić nic. No existen casos desesperados. Nie ma przypadków beznadziejnych. Solamente hay hombres y mujeres que desesperan. Jedynie są mężczyźni i kobiety, które nie mają nadziei. Porque no conocen a Jesús. Ponieważ nie znają Jezusa. Pero a partir del día en que hacemos un encuentro personal con Jesús. Ale od dnia, kiedy spotkamy się osobiście z Jezusem, descubrimos que Jesús es el amo de lo imposible. Zrozumiemy, że Jezus jest miłością tego, co jest niemożliwe. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Kto nas odłączy od miłości Boga? Ni la vida, ni la muerte. Ani życie, ani śmierć. Y podemos decir con San Juan en su primera epístola. I możemy powiedzieć wraz ze świętym Janem w swoim pierwszym liście. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Y hemos creído en él. I uwierzyliśmy w Niego. Dios es amor. Bóg jest miłością. Digan todos conmigo. Powtórzcie wszyscy ze mną. Dios es amor. Bóg jest miłością. Más fuerte. Mocniej. Bóg jest miłością. Otra vez. Jeszcze raz. Bóg jest miłością. Amen. 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 Ministerio de sanación. W naszej posłudze uzdrawiania. Al cual el Señor me ha llamado después de haberme sanado a mí. Do której to posługi powołał mnie Jezus. Donde he visto las sanaciones más hermosas. Widziałem uzdrowienia wspaniałe. Es especialmente durante la celebración de la Eucaristía por los enfermos. Najwspanialsze uzdrowienia widziałem właśnie w Eucharystii, która była poświęcona uzdrowianiu. O delante del Santísimo expuesto sobre el altar. Wobec Najświętszego Sakramentu. O durante la procesión con el Santísimo. Lub w czasie procesji z Najświętszym Sakramentem. Nosotros creemos que Jesús está presente en la hostia consagrada. Wierzymy, że Jezus jest obecny w konsekrowanej hostii. Lo creemos porque fue él quien lo dijo. Wierzymy, ponieważ On to nam powiedział. Él dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Hagan esto en conmemoración mía. Czyńcie to na moją pamiątkę. Pero para ayudar nuestra poca fe. Pomaga nam w naszej wierze. Jesús ha multiplicado los signos y los prodigios alrededor de la Eucaristía. Jezus powiększa swoje znaki i cuda wokół Eucharystii. Durante los 20 siglos de la Iglesia. Podczas 20 wieków Kościoła. Y podemos decir de verdad que la Eucaristía es sacramento de sanación. I możemy naprawdę powiedzieć, że Eucharystia jest sakramentem uzdrowienia. El Señor tiene muchas maneras de sanar a sus enfermos. Pan ma wiele sposobów na uzdrawianie chorych. Él puede sanarnos a través de una operación que nos hace un médico. Może nas uzdrowić przez operację, którą robi lekarz. Puede sanarnos a través de una medicina. Może nas uleczyć poprzez leki. O a través del descanso. Lub poprzez odpoczynek. El Señor puede sanarnos a través de los sacramentos. Ale też Pan może nas uzdrowić poprzez sakramenty. Nos sana a través del carisma de sanación que el Espíritu Santo está dando a muchos cristianos. Może nas uzdrowić przez posługę uzdrawiania, którą Duch Święty obficie udziela. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas
ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ahora vamos a hacer una oración comunitaria por todos nuestros enfermos. Teraz zaczniemy naszą modlitwę za wszystkich naszych chorych. Les pido mantener mucha paz, mucho silencio durante la oración. Proszę o dużo pokoju, spokoju i ciszę podczas naszej modlitwy. Señor Jesús, te adoramos. Panie Jezu, adorujemy Ciebie. Creemos que tú estás realmente presente en la hostia consagrada. Wierzymy, Panie Jezu, że jesteś naprawdę w Najświętszym Sakramencie. En la comunión que acabamos de recibir. I w Komunii Świętej, którą żeśmy otrzymali. Tu eres el pan vivo bajado del cielo. Ty jesteś Panem żywym, który zszedł z nieba. Tu eres el hijo de Dios vivo. Ty jesteś Synem Boga żywego. El Mesías Salvador. Mesjasz Wybawiciel. Y tú has dicho, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los aliviaré. I Ty powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. Mira Jesús a los muchos enfermos que han venido aquí esta tarde. Spójrz, Panie Jezu, na tych wielu chorych, którzy przybyli tego popołudnia. Algunos han hecho grandes sacrificios para venir a participar en esta Eucaristía. Niektórzy musieli się utrudzić bardzo, aby mogli uczestniczyć w tej mszy świętej. Porque tienen confianza en ti. Ponieważ ufają Tobie. Y saben que tú eres la resurrección y la vida. I wierzą, że Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Y tú eres la salud de los enfermos. I Ty jesteś zdrowiem chorych. Y tú has dicho pedir y se os dará. I Ty powiedziałeś, proście, a da się wam. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Prosimy Cię, Panie Jezu. Ten compasión de nuestros enfermos. Miej litość nad naszymi chorymi. Pasa en esta gran asamblea. Przejdź pomiędzy nami. Pon tu mano de buen pastor sobre cada uno de nuestros enfermos y bendícelos. I połóż swoją błogosławioną rękę dobrego pasterza nad każdym z naszych chorych. I pobłogosław go. I por los méritos de tu pasión. I poprzez Twoją świętą mękę. Comienza hoy a sanar a muchos de ellos. Zacznij uzdrawiać wielu z nich. Y a los que tú no vas a sanar hoy. A tych, których nie uzdrowisz dzisiaj. Porque en tu plan providencial tú tienes algo distinto para ellos. Ponieważ Twój plan jest zupełnie inny dla nich. Te pedimos, Jesús, que les dé fortaleza. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś dał im siłę. Para que nunca se desesperen. Aby nigdy się nie utracili nadziei. Que sepan ofrecer sus sufrimientos. Aby potrafili oddać swoje cierpienie. Uniéndolos a tus sufrimientos en la cruz. I oddać je Tobie na krzyżu. Para darle un valor de redención. Aby było to na większą chwałę. Sana también a los que están heridos en su corazón. Uzdrów także tych, którzy są zranieni na sercu. Tú que has venido a sanar los corazones atribulados. Ty, który przyszedłeś uleczyć serca pokrzywdzone. Sana a los que sufren en su alma por causa del pecado. Uzdrów tych, którzy cierpią swojej duszy poprzez przez grzech. Dándole un profundo arrepentimiento por sus pecados. Dając im przebaczenie za wszystkie ich grzechy. Y dándole tu perdón. I daj im przebaczenie. Todo eso, Jesús, te lo pedimos.
I za to wszystko prosimy Cię, Jezu. Por intercesión de nuestra madre, la Virgen Santísima. Przez wstawiennictwo Twojej Najświętszej Marii Panny. Y en esta fiesta de la Santa Ana. I w tym dniu świętej Anny. Te lo pedimos también por intercesión de Santa Ana, la Madre de María Santísima. Prosimy także Ciebie za wstawiennictwem Matki Najświętszej Marii Panny. Y de antemano. I zanim jeszcze. Aun antes de conocer el resultado de nuestra oración. Gdy poznamy owoce naszej modlitwy. En fe te decimos gracias, Jesús. W wierze dajemy Ci dziękczynienie, Panie Jezu, za to, co robisz teraz, za naszych chorych. Gloria y alabanza a Ti, Señor. Chwała Ci, Panie. A todos los que oran en lengua les invito a que dejen que el Espíritu Santo ore en ustedes, que canten ustedes en lengua con mucha paz. I wszystkich, którzy modlą się językami, zapraszam do wspólnej modlitwy. Pokoju. O ira la hachinto i viranta la hatai i viraga hara la hachinto porta la hatai i viranta la hatai i viraga la hatai Też jest 7 osób, które cierpiało na głuchotę. De un oído o del otro. Jednego ucha lub drugiego. Y que ahora se dan cuenta, i w tym momencie zaczynają rozpoznawać, que escuchan perfectamente con los dos oídos. Że słuchają, słyszą bardzo dobrze na dwoje uszu. Estas siete personas, te 7 osób, como están conscientes de su sanación, jeśli są pewni swego uzdrowienia, pueden identificarse donde están. Mogą ukazać się, gdzie są. Y lo mejor sería que se acercaran para venir a contarnos lo que le ha pasado. I będzie dobrze, jeśli się przybliżą do nas i powiedzą nam to wszystko, co się wydarzyło. A ver si pueden identificarse con algo en la mano, a ver si lo vemos en la multitud. Zobaczmy, niech podniosą rękę, abyśmy zobaczyli, gdzie są podczas w tym tłumie. Es bueno que tomen algo en la mano para identificarse bien. Dobrze by było, gdyby chwycił jakąś chustkę w swoje rękę i zaczął machać. Y luego acérquense aquí. A hablar con el equipo. I niech się przybliży tutaj i powie coś tej ekipie. Y ahorita vamos a pedirle a algunos que den su testimonio. I niech przyjdą tutaj i niech dadzą świadectwo. Gracias, Señor. Dzięki Ci, Panie Jezu. Y sanado a muchas personas. Jezus uzdrowił wiele osób. Entre ustedes. Między wami. Hay personas que sufrían mucho de la columna vertebral. Jest wiele osób, które cierpiały na kręgosłup. Y ahora al moverse se dan cuenta que su dolor ha desaparecido. I teraz, kiedy się poruszają, rozpoznają, że ich ból znikł. Verifiquen bien. Sprawdźcie dobrze. Y si doblándose se dan cuenta que ya no hay más dolor. I kiedy zrobicie kilka skłonów, zobaczycie, że nie ma więcej bólu. Yo le invito a que vengan también a hablar con el equipo. Ja zapraszam, aby przyszli i rozmawiali z ekipą. Porque los testimonios son tan importantes en ese ministerio de sanación. Ponieważ świadectwa są bardzo ważne w tym posłudze uzdrawiania. Son los testimonios auténticos que hacen crecer la fe en la asamblea. Są
ponieważ one wzmacniają wiarę na naszym spotkaniu. Nos dice su nombre. Jak masz na imię? Krzysztof. De donde vino? Skąd jesteś? Z Rąpina. I cuéntenos, ¿qué le pasó a usted? I powiedz nam, co się stało. Cały czas kręgosłup od 85 roku mnie bolał i przestało mnie boleć wszystko. Ból straciłem. Oddaj chwałę Panu Bogu. Grazie, Señor Jesús, grazie. Vamos a pedir que lo deje caminar un poco. Poprośmy go, aby przeszedł troszeczkę. Z tego, co Piotrek mówi, to ponieważ jest po porażeniu mózgowym, to w ogóle nie miał już mięśni, także teraz zaczyna chodzić. Que cada día haga ejercicio. Prośmy, aby coraz bardziej robił lepsze ćwiczenia i zaczął lepiej chodzić. I se van a fortalecer sus piernas. I żeby mógł wzmocnić swoje nogi. Porque los que se sanan de una enfermedad así acostumbran a hacer un tiempo de ejercicio, de rehabilitación. Ponieważ ci ludzie, którzy zostają uzdrowieni w ten sposób, potrzebują pewnego czasu na rehabilitację, aby mogli chodzić. Él camina por primera vez. On chodzi po raz pierwszy. Pero ahora le repito, tiene que hacer mucho ejercicio. Ale teraz powtarzam, musi robić wiele ćwiczeń. Y le pido a su mamá que lo ayude cada día. I proszę jego mamę, aby pomagała mu robić te ćwiczenia każdego dnia. I ella va a tener la alegría de ver que sus piernas se van a fortalecer. I ona będzie miała największą radość, widząc, że nogi jej syna umacniają się. Y ahora vamos a escuchar otro testimonio. Teraz posłuchajmy drugiego świadectwa. De qué parte? Vancouver. También vengo de Canadá. Ojciec też jest z Kanadyjczykiem. Okay. ¿Qué le pasó? I co się stało? Ja nie słyszałam na dwa ucha i teraz bez aparatu normalnie. Tenía audífonos en los dos oídos. Miała aparat w dwóch uszach. Y ahora está escuchando bien? I czy teraz słyszysz dobrze? Mówię, że różnica jest duża. Está escuchando mejor. Jestem teraz bez aparatu i słyszę normalnie. Aleluja, gracias hermano. Chwała Panu. God bless you. Twoje imię? Mam na imię Barbara. Przyjechałam z Poznania. Skąd pochodzisz? Pochodzę właśnie z Gorzowa. Urodziłam się w Gorzowie. I jadąc tutaj, wiedziałam, że Pan mnie uzdrowi. Nie tylko z dolegliwości fizycznej, z którą autentycznie w tej chwili zostałam uzdrowiona. Przed chwilą jestem cała szczęśliwa. Miałam bardzo chory bark. Nawet w autobusie musiała mi siostra pomagać zakładać bluzę, bo bardzo mnie ten bark bolał. Brałam zastrzyki, przez półtora miesiąca cierpiałam i tutaj zostałam uzdrowiona. I wierzę, że nie tylko z tego barku, ale Jezus mnie uzdrowił na ciele i na duszy. I chwała Ci, Panie. Jezus żyje. Aleluja. Gracias, Señor. Aleluja. Chwała Ci, Panie. Mam na imię Irena i pochodzę z Zielonej Góry. Od dziecka miałam przeszczelone lewe ramię, którym nie mogłam ruszać wcale, nawet jadąc tu w tą stronę, a już w ogóle klaskać nie mogłam. A w tej chwili mogę z powodzeniem unosić rękę w górę i się cieszę tym,
ludzie uzdrawiani są. Chwała Panu. Gloria a Dio. Chwała Panu. Aquí viene otra hermana. Tutaj jest druga siostra. Jak masz imię? Mam na imię Władysława. Skąd jesteś? Ze Szczecińskiego. Województwo Szczecin. 5 lat chodzę o kulach. I poczułam ciepło w nogach. I weszłam tu. Vamos a ver cómo camina. Zobaczmy, jak chodzisz. ¿Cuál era su enfermedad? Jaka była twoja choroba? Zdrowienie kręgosłupa. Wszystkich stawów kolanowych i w rękach wszędzie. ¿Y el dolor no lo siente ahora? I teraz nie czujesz bólu? Teraz w tej chwili nie czuję bólu. Tylko czuję ciepło w nogach. Aleluja. Chwała Panu. Gracias. Będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Aleluja. Ten pan miał w 93 bardzo ciężki wypadek samochodowy. W 92 bardzo ciężki wypadek samochodowy. I nie mógł w ogóle się ruszać. I proszę bardzo. Vamos a dejar las muletas a la mamá. Oddajmy kulę mamie. Skąd jesteś i jak masz na imię? Mam na imię Barbara. Mam na imię Barbara. Jestem z Żagania. Od roku czasu już chodzę tylko o kulach. A już w czasie mszy świętej coś mi mówiło, żeby przyjść, zostawić kulę i przyjść. Coś w czasie mszy świętej jakby mi podpowiadało, że wstań, rzuć tę kulę i idź, podziękuj Bogu. I to zrobiłam. I ahora camina bien. I czy teraz chodzisz dobrze? Gracias, señor. Y hay una religiosa. I także jest pewna zakonnica, que tenía un problema de los huesos, która miała problemy z kośćmi. De calcificación de los huesos. Tenía mucho dolor en la espalda. I przez to miała wiele problemów i bóle w plecach. Y que el señor está sanando. I Bóg ją teraz uzdrawia. Pero les invito a que lo cuenten su testimonio en su comunidad. Ale zapraszam was wszystkich, abyście mogli opowiedzieć swoje świadectwo w swoich wspólnotach. En su grupo de oración. W swoich grupach modlitewnych. Y acuérdense. I pamiętajcie. Que cada vez que ustedes dan un testimonio auténtico de una bendición del Señor. Za każdym razem, kiedy dacie prawdziwe świadectwo, będzie to błogosławieństwo Boże. Ustedes están evangelizando. I wy ewangelizujecie. Le están diciendo al mundo de hoy. I mówicie światu dzisiaj, que Jesús está vivo. Że Jezus żyje. Y que ustedes son testigo. I że wy jesteście świadkami. Y antes de terminar. I przed końcem. Yo les invito a ustedes. Zapraszam was wszystkich. A que le demos gracias a Dios por esta hermosa temperatura de hoy. Chciałbym, abyśmy oddali chwałę Panu za tą wspaniałą pogodę dzisiejszą. Dándole un gran aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Chwała Ci, Panie. Szczególne słowa radości, wdzięczności za to wszystko, cośmy dziś przeżyli, chcielibyśmy przekazać ojcu Emilianowi Tardifowi.
zwycięży, to wykonamy. Szatan pokonany, Jezus słabo świeci moc, Jezus jest Panem. O, alleluja, wieczne czasy królem królów nie. Jezus jest Panem. Yeah.